nowych kandydatów i nowego burmistrza. Burmistrz ma rozmawiać z radnymi i rozmawiać z mieszkańcami. Burmistrz ma nie mówić do nas. Burmistrz ma rozmawiać z nami. Jak burmistrz mówi, a nie słucha, to nie w tą stronę idziemy. A my cały czas prosimy. Panie burmistrz, rozmawiamy. Nie, do nas się mówi. A jak się do nas mówi, to wiadomo, nic z tego nie wychodzi. I chciałoby się, żeby burmistrz słuchała głosów przychylnych i nieprzychylnych, bo sami wiemy, że w gminie mamy różnych akurat mieszkańców, dużo potrzeb, nie wszystkim się da wszystko obiecać. I nie wolno na wyraz obiecywać ludziom, że coś się da, coś się zrobi. To trzeba postarać się załatwić, zrobić, ale nie obiecywać, że tak będzie. Ja jestem z swojego okręgu i nieprzychylne decyzje mówią, słuchaj pani, tego nie da się zrobić, bo to nie jest uzasadnione ekonomicznie, nie? Wodociąg w Wiewiecku robiony i jest jedna rodzina, która mieszka 2 kilometry. Jak robią, to mnie pomijacie, dla mnie nie robicie, bo tylko panie ma zrobić. Nie pani, to nie jest uzasadnione. Trzeba wytłumaczyć, że nie będzie się robić wodociągu 2 kilometry do lasu, no bo jest potrzeba. To trzeba nas ulicę by było zrobić, gdzieś tam osada. I trzeba niektórym mówić, że nie da rady. A nie można obiecywać wszystkim, że wszystko da rady. Jak wybierzecie mnie, to ja wam wszystko załatwię. Pani Wójtko, to trzeba powiedzieć czasami, że nie wszystko da się załatwić, nie? Cieszę się, że pani będzie słuchać, a nie tylko mówić. Dziękuję. Jeśli chodzi o